W poniedziałek radni głosować będą nad uchwałą dotyczącą utworzenia tzw. legnickiego bonu żłobkowego. Uchwałę zaproponowali radni Platformy Obywatelskiej Jarosław Rabczenko i Maciej Kupaj. My chcemy zaproponować coś innego, dokładnie chcemy zaproponować propozycję legnickiego bonu żłobkowego. W dużym skrócie po prostu te pieniądze zamiast trafiać do tych podmiotów, które prowadzą żłobki, kluby dziecięce, będą trafiać bezpośrednio na konto rodziców. Skąd taki pomysł? Według radnych miejskie dofinansowywanie prywatnych żłobków nie sprawdza się, bo placówki nie obniżyły czesnego. My jak rozumieliśmy i prezydent tak jak to przedstawiał, były ponoć jakieś rozmowy z klubami tymi dziecięcymi ze żłobkami, że oni po prostu zgodzą się na obniżenie tego czesnego. No a dzisiaj wiemy, że w żaden sposób się nie zgodziły i te czesne nie spadły ani o 300, ani o 500 zł. Według Urzędu Miasta intencją uchwały nie było obniżenie czesnego, a wsparcie dla przedsiębiorców. Te uchwały, tak ta uchylona, jak i następna, nie miały w żaden sposób na celu, nie miały na celu bezpośrednio wpłynąć na obniżenie czesnego. Główna rzecz miała polegać na tym, że pomożemy rodzicom w ten sposób, że to pozwoli stworzyć większą liczbę miejsc w niepublicznych placówkach, tak w klubach dziecięcych, jak i żłobkach. Jednak Dorota Purgal w październiku na łamach portalu lca.pl mówiła: wychodzi na to, że z pieniędzy podatników dofinansowujemy działalność gospodarczą prywatnych przedsiębiorców. Niestety radni byli głusi na argument, że miasto nie ma wpływu na wysokość opłat w niepublicznych placówkach, a w związku z tym nie mamy gwarancji obniżenia czesnego. Analizujemy problem i zastanawiamy się, jak go rozwiązać. Nie wyobrażam sobie, by w taki sposób wydawać publiczne pieniądze, nawet jeśli tylko przez rok. Z kolei w lutym prezydent, przedstawiając pomysł, mówił o tym, że 300 zł na żłobki to kolejna forma pomocy, ale przede wszystkim rodzinom. Jednocześnie chcę przekazać Państwu informację, że złożyliśmy też projekt uchwały, który w tej chwili jest procedowany przez radnych, gdzie przewidujemy 300 plus dla dzieci czy dla rodziców, które puszczą czy dadzą dzieci do klubików żłobkowych, tak, niepublicznych klubów dziecięcych i przedszkoli niepublicznych, żłobków niepublicznych. Ja chcę podkreślić, że to jest kolejna forma wsparcia rodzin w mieście, ponieważ jak Państwo wiecie, dopłacamy do każdego dziecka w przedszkolu kwotę blisko czy ponad 700 zł, do każdego dziecka. Również tak samo jest to w żłobku publicznym, także to nie jest tak, że raptem tutaj dajemy do tych niepublicznych żłobków czy klubików dziecięcych. To jest kolejne wsparcie dla rodzin w Legnicy, gdzie po dopłacie czy dofinansowaniu pobytu dziecka w żłobku publicznym i w przedszkolu publicznym i niepublicznym z budżetu miasta wypłacane są pieniądze i teraz kolejna forma wsparcia rodzin w postaci tych 300 plus. Prezydent dodaje również: to jest korzyść taka, że przede wszystkim matki mogą podjąć pracę. W ten sposób wspieramy rodziny, że wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci. Mogą trafić do przedszkola i nawet rodziców, których być może by nie było stać i żłobka, to my w tym wypadku po prostu pokrywamy te koszty pobytu dzieci w przedszkolu czy też w żłobku. Oczywiście dofinansowując z budżetu i z dochodów własnych gminy. A zatem rodzi się pytanie, czy prezydent i urzędnicy ratusza na pewno wiedzą, jaki był główny cel stworzonej przez nich uchwały. Dziś prezydent Krzakowski i wiceprezydent Dorota Purgal mówią, że głównym celem uchwały było utworzenie nowych miejsc w żłobkach, a nie obniżenie czesnego. Intencja jest taka, że ma być to zwiększenie liczby żłobkowych w mieście, co ma służyć zarówno wsparciu przedsiębiorczości, jak i również rodzicom. I tu powinno się to pogodzić, interes jednych z drugimi. I oczywiście ja rozumiem, że kwestia, o której dzisiaj Państwo mówicie, została wywołana na skutek pojawiających się kolejnych inicjatyw. To, że te miejsca się stworzyły i są wypełnione, to jest to ewidentne wsparcie dla tych osób, które potrzebowały te dzieci umieścić w takich placówkach, a niestety nie znalazły się już miejsca w żłobkach naszych miejskich, samorządowych. Jednak na portalu Urzędu Miasta legnica.eu czytamy, że celem uchwały są mniejsze koszta dla rodziców.
Jaki jest cel uchwały? Udzielanie dotacji podmiotom niepublicznym sprawi, że opłaty rodziców będą mniejsze. Powinno też spowodować zwiększenie liczby nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. Jednak faktem jest, że pomysł ratusza sprawił, że w mieście pojawiły się nowe żłobki i kluby malucha. W Legnicy przed wakacjami działały dwa kluby dziecięce z 36 miejscami. Po wprowadzeniu uchwały miejsc jest 125, a placówek funkcjonuje 6. Właściciele żłobków krytykują pomysł bonu żłobkowego, argumentując, że będą musieli podnieść czesne bądź zamknąć działalność. U mnie żłobek kosztuje 500 zł w tym momencie i jest to najniższe czesne w Legnicy tak naprawdę. No to ja nie wiem, jak sobie to wyobrażają radni, że nie wiem, ktoś dostanie 500 zł i nic nie będzie u mnie płacił, czy jak, bo to takie, to w ogóle to nie wiem. No ja będę musiała wtedy podwyższyć normalnie czesne, bo 1000 zł na dziecko musi być. Bo ja mam no takie, a nie inne koszty utrzymania, ja zatrudniam taką, a nie inną kadrę, czynsz, rachunki, to wszystko. Więc ogólnie na dziecko wychodzi około 1000-1200 zł, w zależności od tego, kto ma jaką liczbę dzieci. Ponadto twierdzą, że dotacja obniża koszty ponoszone przez rodziców, tylko są one wyższe niż te, które przedstawiono w przekazach medialnych, bo realny koszt utrzymania dziecka w żłobku, również publicznym, to ponad 1000 zł, a czesne w legnickich żłobkach prywatnych wynosi od 500 do 700 zł. Właściciele mówią, że pomimo dotacji ich biznesy nie przynoszą dużego zysku i wyliczają koszty. To jest czynsz, to jest użytkowanie budynku, tam co 3 miesiące to są wszelkie rachunki, kadra, najdroższa jest kadra, tak naprawdę na 8 dzieci jest jedna opiekunka, ja mam 25, muszę mieć 3 opiekunki, pielęgniarkę plus osoby do pomocy, więc to już jest w ogóle piątka kadry, no za 1200 zł nikt robić nie będzie, tak, prawda? Więc każdemu trzeba dać. Do tego dochodzi co jeszcze? No wszelkie koszty eksploatacji budynku, no i zabawki. Zabawki niszczą się w tempie w ogóle 2 tygodnie, jest po zabawce, więc co chwilę trzeba coś nowego dokupować, coś tu trzeba naprawiać. To wszystko jest atestowane, certyfikowane, to wszystko kosztuje. Rodzice wymagają więcej od prywatnych placówek, tutaj są też zajęcia dodatkowe, ja muszę za wszystko zapłacić wszystkim, tak? Więc te koszty utrzymania dziecka, no w publicznych żłobkach jest to 1100 40 zł tak wyliczyli. No to dlaczego tu ma być mniej? Ratusz zarzuca również radnym PO i propozycji legnickiego bonu żłobkowego plagiat, bo bardzo podobna uchwała miała zostać podjęta w Warszawie. Projekt uchwały został odwzorowany z takiego dokumentu o identycznej nazwie, tyle tylko, że zamiast legnicki bon to jest nazwany warszawski bon żłobkowy. Tak, więc zostało to po prostu odwzorowane. Warszawa w trochę innej sytuacji jest, jeśli chodzi o żłobki, niż Legnica i z trochę innymi problemami ma do czynienia. Jarosław Rabczenko nie zaprzecza, że uchwała inspirowana była Warszawą, ale w tym widzi zaletę. O tym, że pan prezydent negatywnie zaopiniował uchwałę moją i Maćka Kupaja, to akurat nie jestem zdziwiony, bo pan prezydent generalnie negatywnie opiniuje uchwały, które są składane przeze mnie i przez Maćka Kupaja. Natomiast nie rozumiem jakby zarzutu, że uchwała jest inspirowana na rozwiązaniu warszawskim. Jest to największy samorząd w kraju, który ma wypracowane dobre wzorce. Ja nie mam oporów przed tym, żeby sięgać do dobrych rozwiązań, które rozwiązują konkretne problemy. Należy jedynie przypuszczać, że w poniedziałek czeka nas kolejna burzliwa dyskusja, a o tym, kto ma rację, ostatecznie zdecyduje głosowanie.